Dzień dobry kochani w nowym daily vlogu. Dzisiaj mamy sobotę i jak zawsze nagrywamy, chociaż muszę wam się przyznać, że dzisiaj nagrywamy wyjątkowo późno i nie z tego względu, że byliśmy rano na basenie, bo nie byliśmy, tylko dlatego, że późno wstaliśmy. Mamy ze sobą dosyć ciężką noc ze względu na nasze koty, a w sumie to Pipo, które dał nam popalić. I jeśli śledzicie moje Instastory, to też wiecie, że Pipo był wczoraj operowany. Ale nie będę teraz na ten temat się tutaj wywodzić, bo musiałabym chyba nagrać oddzielny film. Czujemy się totalnie wykończeni i podejrzewam, że kawa dzisiaj będzie po prostu na każdym kroku u nas. Ale odzywam się do was wcześniej, ponieważ chciałabym zwrócić wam uwagę na to, jaki mam dzisiaj podkład na mojej skórze. Postanowiłam zrobić test. To jest takie pierwsze wrażenie podkładu, który wczoraj dostałam od marki Estée Lauder. No i właśnie, kiedy pokazałam wam na moim Instastory ten oto podkład Double Wear Light, dostałam ogromną ilość próśb o to, bym zrobiła dla was taki właśnie test. Ja co prawda na moim kanale nie robię tego typu filmów, bo też jestem taką osobą, która nie inwestuje w ogromne ilości kosmetyków kolorowych. Raczej staram się używać to, co mam. Czasem testuję jakieś nowości, ale też nie jestem takim właśnie freakiem makijażowym i nie robię takich testów, tych produktów właśnie na moim kanale. Ale tak sobie pomyślałam, że w związku z tym, że dzisiaj nagrywam daily vlog, to wykonam makijaż właśnie z tym podkładem, będę go testować przez cały dzień, a na zakończenie dzisiejszego vloga pokażę wam, jak po całym dniu wygląda, czy jestem z niego zadowolona, czy się też sprawdził. No tak jak mówię, taki test pierwszego wrażenia. Mam nadzieję, że to będzie dla was ok, natomiast taką głębszą recenzję opublikuję na moim blogu po kilku tygodniach stosowania tego podkładu, no bo tak będzie chyba najwygodniej i najlepiej. Natomiast zaraz wam jeszcze pokażę inne podkłady, które mam również marki Estée Lauder, co o nich sądzę, a także kolor, który sobie wybrałam, bo jak widzicie mam tutaj trzy wersje, a też często pytacie mnie o to, jaki jest ten mój odcień. Także zaraz troszeczkę wam więcej o tym powiem. Mam nadzieję, że spędzicie dzisiaj miło czas z nami. Mam też taką nadzieję, że Massimo będzie się dzisiaj częściej udzielał. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, jak to się mówi. Także życzę wam miłego oglądania. Może jeszcze powiem wam taką ważną sprawę. Otóż to, co jest w nowym podkładzie Double Wear Light, co takiego się zmieniło. Tutaj musicie zwrócić uwagę, że mamy lekką konsystencję, ponieważ pojawił się kompleks Hydra Matte, który składa się z kwasu hialuronowego oraz wyciągu z winogron i rumianku. I przez to też podkład ma nam dawać takie uczucie świeżości, ale kontrolować poziom błyszczenia na naszej skórze przez cały dzień. Druga ważna sprawa to 24-godzinna trwałość i tego jestem bardzo ciekawa, czy rzeczywiście tak będzie i czy podkład przez cały dzień będzie utrzymywał się na mojej cerze mieszanej. I jeszcze jedna ważna sprawa to to, że formuła jest beztłuszczowa. Coś dobrego dla takich cer właśnie mieszanych, tłustych. Ale mimo wszystko formuła ma być odporna na wilgoć, odporna na pot, nie zatykać porów i też dawać średni poziom krycia. I powiem wam tak, to jest odcień, który ja wybrałam, czyli... Już wam pokazuję, o, dokładnie ten. I taki odcień mam dzisiaj na skórze. Rzeczywiście formuła jest bardzo fajna, taka lekko bym powiedziała kremowa. Zaraz zobaczycie, o, lekko kremowa i taki jest też ten odcień, o. Pozostałe odcienie, które ja otrzymałam od marki, to są te oto kolorki. Natomiast Ivory Beige jest dla mnie za ciemny, a znowu ten jest dla mnie za jasny. Ten odcień już dobrze znam, ponieważ jak widzicie tutaj, też mam go przed sobą. I to jest ten kolorek. O, Double Wear
miód, bardzo fajny podkład, natomiast niesamowicie wodnisty. Jestem teraz ciekawa, jak sprawdzi się w porównaniu do tego, bo niby tutaj mamy taką formułę matującą, beztłuszczową, która będzie idealna do ser mieszanych i tłustych, ale powiem Wam, że ta formuła też bardzo dobrze się u mnie sprawdza. Jak widzicie, mam tutaj dwa odcienie. To jest fresko, który idealnie pasuje mi w okresie letnim, bo on jest taki neutralny, beżowy. Natomiast tutaj jest wersja Double Wear standardowa, klasyczna, po którą bardzo rzadko sięgam, a tylko i wyłącznie w momentach, kiedy na przykład gdzieś wieczorem wychodzę lub muszę mieć taki makijaż, który naprawdę będzie trzymał się cały dzień, to ten podkład jest niezawodny. Także dzisiaj testujemy ten. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Jak na razie jest ok. Bardzo fajnie rozprowadza się na skórze. Szybko się też w nią wtapia i daje taki efekt, którego nie czujecie na skórze. Czyli po prostu macie wrażenie, jakby tego podkładu nie było, a rzeczywiście pojawia się zmatowienie. Cześć, czas wyjść z domu. Dzień dobry, zakupy. Dzień dobry. Witam, witam, jestem tutaj. Dzisiaj. Tak, dzisiaj Massimo jest, się odzywa, ale może to tylko i wyłącznie dlatego, że jesteś w samochodzie ze mną. Cześć. Cześć, cześć. Witam. Witam, witam. Panie i panowie. Panie, panowie. Tak. Signore, signore. Jedziemy, słuchajcie, na zakupy, czas najwyższy, ale zanim to zrobimy, to jeszcze Max stwierdził, że musimy podjechać na szybką kawę. Taką szybką, szybką kawę, żeby się trochę obudzić. I ruszamy na zakupy, załatwić wszystkie najważniejsze sprawy, czas najwyższy, załadować lodówkę, a potem może gdzieś skoczymy coś zjeść na mieście. Zobaczymy, jak to się wszystko dzisiaj rozwinie. I remember getting locked up in myself. That thing of loving was for everybody else. And only have been hurt too many times. Gave up on hoping, thought I'd never get it right. Słuchajcie, będziemy teraz przygotowywać bardzo fajny drink na bazie kawy. Co tutaj mamy? Kawa Master Origin Etiopia, bardzo owocowa, kwiatowa kawa. Do tego 100 ml soku z czerwonych grejpfrutów. Dodamy dla przełamania odrobinę cukru. Do tego na koniec takie zwieńczenie, takie wiórki ze skórki cytrynowej. No dobra, to zabieramy się do roboty. No dobra, słuchajcie, test na żywo. Sprawdzamy. Tak, pani wziął tak. Wziął pan tą. Nie wziął pan kolą. Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo dobre. Pachnie cytrusowo, czyli grejpfrutem. Tą skórką cytryny, ale połączenie kawy i grejpfruta nieprawdopodobne. Zresztą zobaczcie, już nam się tutaj oddziela pianka. Dobra, Massimo, najdrogie dla mnie. Spróbuj. Już parzę dla pana. To nie twoje smaki. No, wiecie jak Włoch. Czysta kawa musi być, ale wszystkim paniom bardzo gorąco polecam. I jeszcze postaram się w opisie do dzisiejszego filmu zostawić wam przepis, jak wykonać taką właśnie oto kawę z grejpfrutem. A teraz Massimo próbuje swoją kawę. Dawaj, test na żywo. No. Tylko mogę się trochę cukru. Trochę więcej cukru. A jak smak? Buono. Dobre, buona. To,
Proszę pana, jedno opakowanie, które zawiera dwie takie dawki, po na pół roku 40 zł. No to jeszcze raz. Dobra. Teraz dobrze. Teraz dobre. Pamiętacie, jak w ostatnim vlogu pokazywaliśmy wam, w sumie to ja wam pokazywałam ragu, które robiliśmy. Zostało nam trochę sosu, zamroziliśmy ten sos, dzisiaj znowu odmroziliśmy. Massimo ugotował ryż, wymieszał wszystko razem i wiecie, co teraz będzie robił? Co będziesz robił? Arancini di carne e piselli. Arancini di carne e piselli, a dokładnie takie kulki ryżowe. Zaraz wam pokażę, jak to się wszystko robi. Jak na razie widzicie, tu jest sos pomidorowy z odrobiną mięsa zmieszany z ryżem. A na tych dwóch talerzach oto mamy bułkę tartą i białko roztrzepane z odrobiną soli i pieprzu, a na patelni rozgrzewa się już olej. Kochanie, a tutaj co mamy? Questa è carne al ragù e piselli. Zobaczcie, tutaj mamy mięso z ragù wymieszane z groszkiem konserwowym. A będzie nam ono potrzebne do zrobienia środka tych naszych kuleczek. Ok. Allora, teraz robimy un po' di riso. Czyli teraz tak, robimy kulki, tak? Lo facciamo così e mettiamo un po' di carne con il pisello. Un altro po' di riso e lo chiudiamo. Formujemy kulkę. Exact. Facciamo una pallina. No. No. Una bella pallina. Teraz lo passiamo nell'uovo. Turlo di uovo si chiama. Turlo. W białku. E poi lo mettiamo qua. Il pane grattugiato. W bułce tartej. Ecco qua. Aspettiamo che si fa caldo l'olio. Poczekamy, aż się zrobi gorący olej. I będziemy smażyć. No to dawaj jeszcze jedną. Proszę. No, kulkę. Arancini. Arancini di carne e piselli. Ecco qua. Lo stringiamo un pochettino. Vedi com'è bello. Com'è bello, com'è bello, com'è bello, lasci il tipo lo cenero. Ecco qua. Druga kulka gotowa. A kind of happy I don't ever wanna lose. And when I hear you come knocking on my door, all I think is... Kochani, minęło równe 12 godzin od momentu, kiedy nałożyłam podkład, czyli jest godzina 9, o 9 rano się malowałam i teraz jak wygląda moja skóra? Wydaje mi się, tak patrzę sobie w podgląd, że nie jest źle, a nawet bym powiedziała bardzo dobrze. Podkład na skórze dalej jest, chociaż strefa T, czyli ta, w której najbardziej się błyszczę, wygląda tak jak widzicie, najbardziej świeci się broda. O. No, fokus. Ok. Najbardziej świeci się broda i też trochę czoło. Widzicie to? Natomiast w pozostałych miejscach jest naprawdę dobrze. Nawet jeszcze odrobina rozświetlacza tutaj. O, w tym miejscu. Wszystko pozostałe jest ok. Tutaj mamy rozświetlacz, więc na to nie zwracajcie uwagi. Korektor nadal jest pod oczami, może delikatnie się tutaj błyszczy, ale powiem wam, że jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona, bo po 12 godzinach mój makijaż zazwyczaj wygląda dużo, dużo gorzej. Zresztą ja rzadko kiedy noszę tak długo aż podkład na mojej skórze. Dzisiaj zrobiłam specjalnie to dla was, specjalny test. Cera mieszana, błyszcząca w strefie T. Makijaż po 12 godzinach prezentuje się właśnie tak. Jest ok?
Mam nadzieję, że tak. Co wy na to? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Ten moment, kiedy pod koniec dnia w ciepłej piżamce z ciepłą herbatą można siąść, klapnąć przed telewizorem i zapomnieć o całym świecie. Co tak patrzysz na mnie? Koniec dnia. No koniec dnia. Teraz będziemy oglądać film. Słuchajcie, często pytacie mnie, jakie filmy oglądamy, więc pomyślałam, że będziemy wcześniej wybierać filmy z listy, a ja przy okazji będę wam mówić, co takiego dzisiaj wieczorem zapuszczamy i będziemy oglądać Venom na włoskich kanałach. Także zostawiamy was, kochani, już w tej chwili. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas oglądając nasz dzisiejszy vlog. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaki, pa! Buziaki, pa!